Cześć moi drodzy z tej strony, Tomek Andrzejewski, Liter Center TV, ja witam Was bardzo serdecznie i postanowiłem skorzystać z faktu, że nagrywam cykl bardzo wielu gitar, uwierzcie mi, bardzo wielu gitar i akurat trafiły mi się w ręce te rodzynki kolorowe, ogólnie firma Squier i ich nowe soniki wzbudziły u mnie uśmiech na twarzy. Powiem Wam, że jestem bardzo szczęśliwy, że ludzie z niższym budżetem albo ci, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę, będą mogli korzystać z tych instrumentów za niewielkie pieniądze, bo to, co tutaj się wydarzyło, ta zmiana całkowicie serii Bullet i wyrzucenie jej do śmietnika, za przeproszeniem, a postawienie na lepszą jakość, lepsze podzespoły i lepsze materiały do wyrobu instrumentów oraz samo ich wykonanie jest absolutnie dla firmy, moim zdaniem, wartym przyklaśnięcia, bo tego się nie spodziewałem. Moi drodzy, postanowiłem dzisiaj zrobić takie krótkie porównanie dla tych, którzy chcą wybrać sobie Stratocastera z serii Sonic, ale nie są przekonani, czy chcą gitarę na ciemnej podstrunicy w układzie SSS, czy woleliby klon w układzie HSS. Dlatego takie krótkie porównanko brzmieniowe, będziecie mieć okazję posłuchać, jak te gitarki grają i czym się różnią w brzmieniu. Obie wykonane są z topoli, obie mają szyjki wykonane z klonu, tyle że tutaj jest podstrunica klonowa, tu podstrunica z drewna laurowego. Obie mają radius podstrunicy 241 i po 21 progów narrow toll. Obie również posiadają klucze olejowe oraz mostki typu tremolo. Ja się z Wami żegnam, posłuchajcie, jak brzmią oba te instrumenty, jeżeli na któryś byliście zdecydowani, albo nie byliście zdecydowani, no to może ten film Wam w tym pomoże. Trzymajcie się, cześć! Thank you.
We'll be right back.